Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w trzeciej, niestety już finałowej odsłonie naszego programu, ale pozostajemy w tej naszej rzeczywistości pandemicznej. Pandemia to coś, co nam towarzyszy od dłuższego czasu. Również w naszym programie jest tematem przewodnim. W tej konkretnej odsłonie pytamy, czy rząd przesadził w sprawie obostrzeń, a razem z państwem, razem ze mną właśnie nad tą kwestią będą zastanawiać się Jacek Prusinowski, Radio Plus. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, witam. I Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Zestaw radiowy, widzimy, mamy dziennikarzy radiowych, dziennikarzy, którzy tak jak każdy z nas, jak każdy Kowalski, borykają się z tymi obostrzeniami, z tą pandemią, a my konkretnie pytamy, czy rząd przesadził w tej sprawie, czy rząd przesadził w sprawie obostrzeń. Łukasz Jankowski, prosimy. No my tak żyjemy w miarę normalnie, tylko że ja do Sejmu nie chodzę, pewnie Jacek jest w Sejmie regularnie, ale rzeczywiście w naszym życiu pewnie wszystko jest mniej więcej tak samo. Mam echo w uchu, więc trochę przeszkadza. O, udało się, jest, teraz jest dobrze. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak się patrzy na całą Europę, to wiele społeczeństw ma znacznie trudniej, tak? No, w Polsce nigdy nie było godziny policyjnej. To jest element, którego myśmy w czasie pandemii w zasadzie nie zaznali, a już na pewno nie przy tej drugiej, jesiennej odsłonie pandemii, więc to jest tak, że my mamy dość łagodnie, ale z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że jak się zbierze te kilkanaście tygodni jesiennej, zimowej walki z koronawirusem, to jest pewna doza takiej niejednoznaczności w działaniach rządu. To jest taki kontradans, tak? Krok do przodu, dwa kroki w tył. Trochę otworzymy, trochę zamkniemy. Otworzymy szkoły, to je zamkniemy. I rzeczywiście jest to kluczowe pytanie, które dzisiaj znowu padło w innej radiostacji. Żałuję, że nie w mojej, ani pewnie tak żałuję, że nie u niego, nie wypadło dokładnie i tak nie wybrzmiało, na jakiej podstawie rząd to zamyka, a to otwiera. W sensie jest ten deficyt wiedzy, tak? Czy deficyt takiego twardego materiału, który twierdzi, że restauracje są rozsadnikiem zakażeń, a klas 1-3 nie są, że fitness jest, czy siłownie są całkowicie groźne i trzeba je zamknąć. Natomiast inne działalności, na przykład sklepy wielkopowierzchniowe czy wolnostojące sklepy z ubraniami, już nie są takim niebezpieczeństwem. Tak więc jakby wydaje się, że rząd ma z tym problem, że po pierwsze działa trochę po omacku, tak można to też tak można to odczuć, żeby się głębiej tam pogrzebać, to może tam jest jakaś logika, a po drugie to, że działa na niejasnych przesłankach i nie każde działanie ma twarde podbicie czy twarde podbudowanie w danych, w analizach i w wytycznych epidemiologicznych. Jacek Prusinowski, czy rzeczywiście brakuje tutaj rządowi konsekwencji w tym działaniu dotyczącym obostrzeń? No konsekwencji mocno brakuje, bo obowiązująca cały czas strategia rządu, ta przedstawiona pod koniec listopada, zdaniem ministra zdrowia cały czas obowiązuje, bo pytałem parę dni temu o to pana ministra, czy to już możemy do kosza wyrzucić te poziomy zakażeń i związane z nimi poziomy obostrzeń. Powiedział, że nie, że to jest cały czas aktualne, ale w związku z tym, co dzieje się w zachodniej Europie, my musimy to brać mocno pod uwagę i musimy cały czas te rygory trzymać. Więc jeżeli to jest główny parametr, główny argument za tym, żeby utrzymać to obostrzenia mimo tej średniej tygodniowej, która w tym programie właśnie była brana pod uwagę, która pozwalałaby już teraz na luzowanie obostrzeń, bo tam wynika z tego planu dalekosiężnego, że jeżeli zejdziemy poniżej bodajże 9400 zakażeń na średnio tygodniowo na dobę, to już cała Polska stałaby się strefą żółtą z powiatami czerwonymi. To już wyglądałoby wszystko mocno inaczej. Otwarte byłyby restauracje, siłownie i tak dalej, jeżeli byśmy byli żółtą strefą. Więc jest jakiś problem. No, jeszcze miesiąc temu, powiedzmy, nastroje w społeczeństwie też były inne, ale kiedy okazało się, że te decyzje rządu i kolejne obostrzenia
tak naprawdę no opierają się na tej trudnej sytuacji w zachodniej Europie. Także my jakby staramy się uprzedzić tę najgorszą rzeczywistość i wejście gdzieś na poziom powyżej 30 tysięcy zakażeń na dobę. Rząd dlatego cały czas trzyma takie rygory, bo za chwilę może być tak bardzo źle jak w Wielkiej Brytanii chociażby. No to myślę, że to nie jest wystarczająca podstawa i nie wygląda to wszystko logicznie, a premier kilkadziesiąt minut temu chyba na konferencji prasowej zapowiedział, że będą rozmowy z tymi zamkniętymi branżami i wypracowanie tego, jak działać w czasie pandemii. No to tego już zupełnie nie rozumiem. No to jeżeli teraz jakieś mają zostać wypracowane zasady działania tych branż w czasie pandemii, no to powinno być do dzisiaj 5 wersji i premier wybiera pierwsza, druga, trzecia czy czwarta w tej sytuacji jest odpowiednia, a nie dopiero wypracowywanie i rozmowy z branżą na temat jakichś reguł działania w czasie pandemii. Często powołujemy się na te przykłady z Europy, również Europy Zachodniej, ale przecież Europa to nie tylko Niemcy, nie tylko Francja i może teraz poprosimy o mały materiał pochodzący z Serbii. Jak to wygląda na stoku, bo o stokach też jeszcze będziemy mówić. Może poprosimy teraz reżyserkę o pokazanie tegoż właśnie tweeta, jak wygląda sytuacja tam. Widzimy tutaj sezon w pełni, a w Serbii hotele i stoki działają. Widzimy, ludzie zadowoleni, uprawiają sport, wzmacniają swoją odporność. I tutaj kieruję już do panów pytanie, czy nie można tak po prostu w Polsce? Może pytanie oklepane, no ale chyba jest jak najbardziej zasadne, bo jak widać, można. My żeśmy taką taktykę przetestowali w sierpniu i we wrześniu. W zasadzie ja mam to swoje też osobiste, ale już nie takie oryginalne, bo wiele osób myślę, że... Bo jesteś ozdrowieńcem, Łukaszu, prawda? Tak, duża część z nas jest albo świadomymi, a pewnie znacznie większość jest nieświadomymi ozdrowieńcami, bo nie ma pojęcia, że przechodziła koronawirusa i to jest tak, że się w sierpień, wrzesień, początek października to była całkowita samowolka, no i to jednak się skończyło tym, że podjechaliśmy pod 30 tysięcy zakażeń dziennie. Na bilans ofiar śmiertelnych jest olbrzymi i on jest dlatego trochę ukryty, bo my cały czas mamy duży kłopot z testowaniem, tak? I myślę, że gdybyśmy się testować, tak jak testują Niemcy czy Francja, to nagle ta śmiertelność w Polsce do odsetka z diagnozowanych chorych byłaby taka sama jak na Zachodzie, a nie tak znacząco wyższa i pokazałoby, że myśmy się już w znacznym stopniu, powiedzmy w 1/4 przeszli tego koronawirusa, no ale pozostaje te 75% społeczeństwa, które jeszcze może się zakazić i żeby ono się nie zameldowało w jednej chwili w szpitalach, gdyż się może być problem i służba zdrowia w Polsce może nie wytrzymać, czego do tej pory nie mieliśmy co do tych przedsiębiorców, więc jakby tych stoków i tej Serbii myśmy tak mieli w sierpniu, we wrześniu i swoją cenę za to zapłaciliśmy, tragiczną cenę w bilansie. No ale ludzie w rękawiczkach, w tych kombinezonach, czy to rzeczywiście jest aż takie zagrożenie? No, z drugiej strony na Słowacji siedzą w domach, tak, więc jakby to też jest inna perspektywa. A co do rządu, bo to jeszcze chciałem podnieść temat tych przedsiębiorców, to jest o tyle ciekawe, że wydaje się, że w tej chwili rząd działa na granicy kompromitacji, znaczy na granicy utraty autorytetu. Jeżeli to nie rząd, ale branże, na przykład branża fitness, będzie decydować, kiedy się otwiera i w jakich reżimach sanitarnych się otwiera, to będzie to bardzo niebezpieczna droga dla całego państwa i rzeczywiście rząd przez, może nie dużo, no to jest tutaj taka duża, typowa polska cecha anarchizmu, ale czy takiej szlacheckiej nawet anarchii, ale też jest trochę błędów rządu, jeżeli rząd dopuści do tego, żeby w czasach pandemii to nie Ministerstwo Zdrowia i eksperci kierowali działaniami społecznymi, tylko żeby oddolnie branże się zrzeszały i my tak, no to będzie stan niezwykle niebezpieczny dla państwa. Jesteśmy tego bardzo, bardzo blisko. I to, co powiedział Jacek, że teraz nagle jakieś rozmowy się podnoszą, no to jest już skandaliczne, bo rząd już jest na bardzo cienkiej granicy utraty autorytetu społecznego jakiegokolwiek do możliwości kierowania pandemią, kierowania zasadami społecznymi. Rząd na cienkiej granicy, powiedział Łukasz Jankowski, może po prostu lepiej dmuchać na zimne i stąd ta sytuacja ze stokami, stąd to zamykanie. Pytanie do Jacka Prusinowskiego, czy ty rozumiesz tę logikę, to znaczy taką pewną zachowawczość, że już lepiej nie ruszać tego, niech te stoki będą zamknięte i żadne tutaj powabne obrazki z Europy nas nie skuszą na inne rozwiązania.
No ze stokami to domyślam się, że nie chodzi o same stoki, tylko ruch wokół nich, o to, że tysiące Polaków przyjechałyby na ferie czy weekendy w góry i tam dochodziłoby do spotkań w hotelach, restauracjach i tak dalej, bo same stoki na zewnątrz to pewnie jakimś ryzykownym miejscem szczególnie nie są. Mi się wydaje, że to wszystko teraz, już biorąc pod uwagę dobową liczbę zakażeń i testy, których jednak w ostatnich dniach robimy sporo więcej, bo to były takie wartości w okolicach 30 tysięcy, 40 do 50 w grudniu, a teraz robimy momentami już powyżej 70 tysięcy nawet, więc tych testów trochę jest i okolice 10% testów to są te pozytywne, więc nie rozumiem, dlaczego jednak rząd nie decyduje się już teraz na jakieś stopniowe odmrażanie tych zamkniętych branż, bo jeżeli nie przy takim poziomie zakażeń, to na co czekamy tak naprawdę? Myślę, że warto by było nawet jakieś większe rygory jeszcze wprowadzić, ale jednak myśleć o luzowaniu czym szybciej, tym lepiej, bo też trudno działać tak wbrew nastrojom, jakie zaczynają w ostatnim czasie w społeczeństwie panować, a one chyba są coraz silniejsze. Ta presja na otwarcie jest coraz silniejsza i coraz trudniej będzie rządowi z nią walczyć. I rzeczywiście pojawia się pewien dysonans, jeśli chodzi o oczekiwania społeczne, a realizowanie założeń rządzących. Mamy taki przykład właśnie z polskich stoków w mediach społecznościowych. Dużą popularnością cieszył się film jednego z internautów, który pokazywał, jak to wygląda na stoku. Grupa dzieci, grupa osób, bo nie tylko dzieci, bawi się na śniegu, nad tymczasem policja puszcza komunikat wzywający do opuszczenia tego miejsca. No, sytuacja dziwna, może teraz poprosimy właśnie o ten materiał, żebyśmy wiedzieli, o czym my tutaj dyskutujemy. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Pozostając w tym miejscu, narażasz na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. No rzeczywistość trochę jak z Robocopa, jak z jakichś filmów katastroficznych, no ale to jest nasza rzeczywistość, rzeczywistość doby pandemii i chyba Polska nie jest tu odosobniona, bo mamy przygotowany również kolejny materiał, tym razem już nie z Polski, a z Włoch, pokazujący, że nie tylko Polacy mają w sobie ten gen anarchii, ten gen buntu, rebelii i przeciwstawiają się obostrzeniom, bo jest pewien film pokazujący, jak wygląda sytuacja w jednej z włoskich restauracji, gdzie również doszło do pewnego rodzaju buntu przeciwko obostrzeniom. I może teraz od razu poprosimy o ten materiał. No jak widać, sytuacja w całej Europie wygląda, jak wygląda. Ludzie mają już dość. Łukasz Jankowski, jakbyś tu przewidywał, co się wydarzy? Czy dojdzie do kolejnych protestów, bo już mieliśmy do czynienia ze strajkiem kobiet? Czy te protesty różnych branż, czy też zmęczonych obywateli, no będą znów miały tak wielką moc jak te niedawne sytuacje, jakie obserwowaliśmy na ulicach? Nie, to raczej nie jest. To znaczy nie jest materiał na wybuch społeczny, raczej na takie społeczne czy obywatelskie nieposłuszeństwo i lekceważenie przepisów, które rząd zaleca. To też jest problem prawny, tak, o którym wszyscy wiemy, na ile to wszystko, co mówi rząd, co robi, rzeczywiście będzie potem utrzymywane przez sądy, a wiemy, że wyroki sądów raczej są wykładni. I tutaj drugi gość, słowo komentarza, bo niestety zmierzamy do końca. Jacek Prusinowski, będą protesty, nie będzie, jak to będzie wyglądało?
No myślę, że nie zajdzie to aż tak daleko, żeby te protesty przybrały jakąś ogromną skalę, bo rząd faktycznie już jakieś ruchy w ciągu najbliższych 2 tygodni spodziewam się wykona. Zasygnalizuje, że to otwarcie jest już blisko, no żeby gdzieś rozładować to napięcie, które faktycznie jest coraz większe. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie moim i państwa gościom. Byli nimi Jacek Prusinowski, Radio Plus, i Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Zestaw radiowy dzisiaj. Do zobaczenia, drodzy państwo, za tydzień. Miejmy nadzieję, że w lepszych okolicznościach. Do zobaczenia.